Proszę Państwa, ostatnia minuta meczu. 83-73. 10 punktami prowadzi, 8 punktami prowadzi zespół z Poznania, ale mecz jest bardzo ciekawy, wyrównany. Cały od początku do końca obserwuję go i nie tak dawno był prawie remis. I to tylko moment nieuwagi. Stankowski tu dobrze rozgrywa tą czwartą kwartę. Chyba i cały mecz, kapitan drużyny. Ale co się robi? 83-77. Teraz 83-77. Błąd Kroków. I jeszcze próbują Włocławianie odrobić. Pewnie jakaś trójka się będzie szykować. Nie mówiłem, za 3 punkty. Super strzelec za 3. Morowiecki. No i na 27 sekund do końca. 83-80. No to niedawno było 10 punktami. Kto wybiera? 15 z Włocławka. Ale kto wybiera MVP? Wy? Wracamy do gry. Ostatnie 27 sekund. Sam jestem ciekawy, jak to się rozstrzygnie teraz. Piłka posiadanie Pyry. Chyba będzie długa akcja, 24 sekundowa. Ale tu są szybkie faule. Taka decyzja. Chcą jeszcze tutaj powalczyć rzutowo chyba. Ale Walczaka faulowali, a to zawodnik, który rzuca na dobrym procencie. Zdolnych, utalentowanych zawodników tego rocznika w Polsce. Raz tylko trafił. To nie miało tak być. Kibice Poznania. Ostatnie 16 sekund. Za chwileczkę Zabrze zagra mecz z Przemyślem. Gratuluję. Rzadko się zdarza, żeby śląska drużyna była na Mistrzostwach Polski na finale. Ostatnio chyba Bytom, a ostatni medal był 15 lat temu. Jak będzie medal, od Zibiego będą mega nagrody. Łącznie z pobytem 3-dniowym ośrodków czasowych. Dla wszystkich Was plus osoby towarzyszące. Wracamy do gry. 86. 16 sekund. Pierwszy w kolejnym punktu linii. Mamy mistrzostwo. Mężczyzn kategoria 16. Akcja
86-82.